Dzisiaj w planie mamy Dubai Marina, idziemy właśnie sobie spacerkiem. Nie do końca wiemy, czy dobrze idziemy, ale mam nadzieję, że tak. Tutaj jest miasto tak potężne, że wszystkie drogi są dojazdowe dla aut i nie wiem, czy tam w ogóle chodnik będzie doprowadzał. Że gdzie by się nie pojechało, na jaką dzielnicę, mnóstwo takich drapaczy potężnych chmur jest. U nas w Warszawie na przykład jest tylko centrum z takimi drapaczami chmur. We Wrocławiu to w ogóle jest tylko jeden Sky Tower, a tutaj to po prostu każda dzielnica jest tak potężna, większa od Warszawy w ogóle, od tych drapaczy chmur, które mamy w Warszawie. Także naprawdę mega. A my musimy teraz jakoś się przedostać właśnie na drugą stronę tej drogi szybkiego ruchu, czy tej autostrady. I nie do końca wiemy jak. Na pewno idziemy w dobrym kierunku. Szkoda tylko, bo chcieliśmy dotrzeć tam przed zachodem słońca, żeby jeszcze jakieś fajne fotki porobić, jakieś fajne ujęcia porobić, a chyba już się nie uda ze względu na odległość. No, po prostu mega miasto. Trzeba będzie zaraz kombinować. O, tam chyba jest jakieś przejście podziemne, to spróbujemy się przedostać tym przejściem podziemnym. No to co, idziemy dalej i chyba kolejnego wrzuta zrobię już z Dubai Mariny. Pozdro, hejka. Jednak nie ma przejścia podziemnego, jest takie przejście nadziemne. Mama znalazła. Taka kładka, coś takiego. I doprowadza aż tam do budynku. I tu jest chyba galeria, tak nam się wydaje. A za tą galerią już jest prawdopodobnie Dubai Marina i tam właśnie chcemy się dostać, także lecimy dalej. Pół godzinki i będziemy na miejscu. Jest już godzina gdzieś tak 19, słońce zachodzi, gorąco dalej. Ponad 30 jest grubo. Tutaj czy to jest dzień, czy to jest wieczór, czy to jest noc, jest taki strasznie gorący wiatr, który tak bucha i nie ma czym oddychać. Strasznie duszno, nie ma czym oddychać. Tu była winda. Była winda? Serio? No nie. Była winda. Serio, ale była schoda. Winda. Na pewno dużym plusem tego miasta jest to, że robią takie tunele właśnie, takie jakim teraz idziemy, takie tunele jakim... Nie, czekaj. No, God, please, no! No! Takie tunele, którym teraz idziemy. Już nie pierwszy raz właśnie. Przechodzimy takim tunelem do Dubai Mall. Do Dubai Mall, tak, dobrze mówię. Trochę się zmęczyłem, bo takie schody były wysokie. Okej. Okay. Przeszliśmy, teraz trzeba tylko pewnie zejść na dół. A nie, jeszcze kawałek, bo tu jest wejście do galerii, Zuzia? Tak. O, i teraz się wychodzi już na dół, od razu bucha. Gorącem. Ale pięknie. Pomyliliśmy jednak drogi. Słuchajcie, jest tak gorąco, że ze mnie już się leje. Koszulka robi się cała mokra. Ciężko w ogóle się oddycha, jest masakra. Jedni ludzie mówią nam, że mamy iść w jednym kierunku. Innej kobietki już mi się pytali, to pokazuje w ogóle całkowicie inny kierunek. Zdajemy się na swoją orientację w terenie. Jakąś tam mapę przeglądałem przed wyjściem. Mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku, bo kojarzę mniej więcej, bo tam sobie wchodziłem w Street View, więc tam kojarzę jakieś budynki i mam nadzieję, że będzie ok z tą moją orientacją. Zazwyczaj mnie nie zawodziła, więc podejrzewam, że tym razem będzie też dobrze. Dobrze? Idziemy przed siebie. Zachód słońca nam minął na pewno, ale kurde, ale tu budynek piękny. Zaraz wam pokażę. No po prostu petarda. Ogólnie te wszystkie budynki to takie futurystyczne. Jeśli chcemy podczas tego pobytu pojechać do takiego miejsca po drugiej stronie miasta, gdzie będzie Muzeum Przyszłości. Też taka fajna bryła. Budynek w takim kształcie takiej pięknej bryły. Też chcemy zobaczyć jeszcze Dubai Frame. To jest taka ramka potężna. Jest dużo po prostu pięknych takich rzeczy, których po prostu w życiu na oczy nie widziałem. I robią olbrzymie wrażenie. W miarę możliwości to, co nam się uda, będziemy pokazywać. Jednym słowem, miasto fajne. A najfajniejsze to jest tutaj to, że jest tu tak duże miasto, że się w ogóle nie widzi innych jakichś tam ludzi. A może to jest spowodowane tym też, że jest tak gorąco i ludzie po prostu tylko w autach siedzą i w klimatyzowanych miejscach. No ale nie ma czegoś takiego, jak byliśmy na przykład w Paryżu albo w Rzymie, gdzie po prostu były tysiące ludzi. Wchodzili na siebie, popychali się. No taki trochę lipa, jak dla mnie była. A tutaj właśnie tego się nie czuję. No dobra, bo już gadam bez sensu, także kończę. Pa! Ludzie
czasu nie miał. Jesteśmy na kolejnej dzielnicy potężnej. Słońce już zaszło, temperatura nie spada. Szukamy jakiegoś centrum handlowego, żeby zjeść jakąś kolacyjkę. I idziemy na właśnie Dubai Marina. Tam nie wiem, co tam do końca jest, bo tak widziałem tylko ze zdjęć w internecie. Czytałem też na ten temat i dużo osób poleca, żeby tam pójść, jak się jest w Dubaju, żeby pójść i zobaczyć właśnie. Ale jest przepięknie. To na razie dopiero początek, taka wstawka, ale już jachciki stoją. To jest takie osiedle. Widać, że bardzo bogate, chyba jak każda część tego miasta. Szukamy jeszcze dalej jakiegoś miejscówki, żeby coś zjeść. Jakieś tutejsze jedzonko, ale Zuzia tak nie przypada, ona nie lubi takich jakichś smaków, których nie zna, także musimy szukać czegoś bardziej europejskiego. Teraz przyszliśmy, jest noc, to oświetlone to jest bardzo ładnie, takie niebieskie podświetlenia. Także robi robotę, trzeba przyznać. Ale to jest dopiero początek, bo dopiero weszliśmy w tą marinę. Dziewczyny, jak wam się podoba? Petarda. Mi bardzo. Świetnie. Mega. To jest tak gorąco, że po prostu wszystko spływa po plecach, po tyłku. Nie, nie, jakby coś, to że jestem tutaj mokra, to jest, bo maczyłam się w fontannie. Nie dość, że jestem cała mokra, to się mokra. Mi się mega podoba ogólnie te wszystkie jachty, bo tutaj jeszcze są takie oświetlenie niebieskie i to też mega ładnie wygląda. I w ogóle te wszystkie budynki, fontanna, niby to jest różowe, ale to są tylko takie jakby śledy, światełka. Oświetlenia, odbicia wody, oświetlenia tych budynków, fontanny. No nie ma rzeczy, która by się tutaj nie podobała. To jest wszystko piękne. Ale wygląda to świetnie. Te jachty, jest tutaj pełno jachtów. A teraz szukamy, Dubaj, tylko... Marina Mall? Kto mówiąc, gdzie potrzebują drzemki. Troszeczkę popasanie po słoneczku. Zuzia zasnęła. Miało być pół godziny. Było ile? Nie. Trzy. W ogóle ja się obudziłam. Myślałam, że już jest rano, że zasnęłam od południa do rana. A nagle rodzice mówią, przecież jest ten sam dzień, jest 18. Nie, jeszcze było, bo ja mówię do Zuzi, to załóż czapeczkę. A Zuzia mówi, mamo, przecież mówiłaś mi, że na śniadanie nie wolno zakładać czapeczki. A ona zrobiła takie oczy przerażone, mówi tak, a tu nie idziemy na śniadanie? A ja mówię, nie, Zuzia, jest 18, my idziemy na miasto zjeść kolację. Emotional damage! No ale dzisiaj słoneczko trochę ją zmęczyło na basenie. Jest tak bardzo gorąco, że dziewczyny siedziały cały czas w wodzie, bo tylko wyjście, nawet woda była gorąca, więc nawet nie ma gdzie się schodzić. Patrzcie, co się dzieje. Cały jestem mokry. Spocony. Będziemy jedli pizzę. Patrzcie, co się dzieje. Boże, tata, ja nie widziałam. Cali mokrzy byliśmy. Teraz już trochę głowę przetarłem. Także już jest... tutaj na ryju jestem chociaż suchy. Ale tak to po prostu nie szło. Zuzia jest mokra, bo od fontanny. Ale jak szedłem, czapeczka. To jest tutaj cała mokra, idzie już do jakiegoś wypłukania na pewno. Jak szedłem, to po prostu po bokach lało się wszystko. Dotarliśmy do centrum handlowego, jest klimatyzacja. Jest woda, jest picie. Nawodnimy się, najemy i lecimy dalej, ale coś mi się wydaje, że dzisiaj trochę za późno się wybraliśmy i powoli będziemy się zwijać w stronę domu. Przyjdziemy tutaj jeszcze, może nie jutro, tak myślę, w niedzielę byśmy tu wpadli. To pójdziemy wtedy na palmę, na jedną palmę, na drugą palmę, bo tu są te takie wyspy wysypane w kształcie palmy, jest jedna i druga. I dodatkowo... Aha, ta cała marina w dzień pokażemy, bo też jest na pewno piękna, nie? Maja zamówiła sobie pizzę dla dziedziusiów i przyszło coś takiego. Myślałem, że się naje, a tu przyszło. Bo zjadłam dużo kanapek. Zjem sobie tą paprykę.
papryki jednak nie zjem. Wiem, że kto zje paprykę? Mama czy Maja? Mama. Teraz zobaczymy, że jest ostra. Już nie pachnie ta pizza na cienkim cieście. Co się tutaj wlewa? O Boże, ale ostra. Dobra pizza. Zdeszczała się. Papryka się zdeszczała. Masz, Maja, teraz możesz spróbować, już teraz nie będzie ostra. Ale ostra jest, czy nie? No to pewnie nie. Dasz radę, inne zobaczcie rzeczy. Mnie. I teraz porównanie, kto ile je? To była pizza Majeczki. Ale jest tam 9 kanapek, dlatego wzięłam mało. Pizza Zuzieczki. Smacznego. Teraz idziemy jeszcze raz. Teraz idziemy do Carrefoura na dzielni. Jak wrócimy, to tutaj koło Carrefoura jest fajne boisko do krzykówki i tam jakbym mogła tam powiedzieć, że są tacy jakby to powiedzieć wyszkoleni chłopacy i grali jeszcze w lidze NBA, no ale ogólnie to dobrze grają. Zbiera się jakaś grupka wieczorem i sobie grają, no i też któregoś dnia chyba tak sobie pogram. Też tak kiedyś będę grać. Dwudziesta pierwsza 30, wracamy do domu. Dzisiaj za dużo nie zwiedziliśmy, wyszliśmy za późno z domu, z hotelu. Odcinek będzie na pewno krótki, ale i tak z góry dzięki za poświęcony czas na oglądanie. Mam nadzieję, że chociaż troszkę się spodoba, jak pokażemy Wam Dubai Marinę. Przyjdziemy jeszcze którymś razem w sobotę albo w niedzielę w dzień, to pokażemy troszeczkę więcej. Więc jeszcze raz dzięki i pozdrowionka. Hej!